Widzę, że kamera wyzwala w was dodatkowe siły. Yes. Może powinienem cały czas z wami jechać. Żebyście na mecie byli, nie? Numer 10, Paweł. Jestem ze Zgierza. Łukasz Wasiak. Przyjechałem ze Zgierza koło Łodzi numer 26. No to można odliczać. 3, 2, 1, 0, start. Karpacja w górę. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Do zobaczenia, do zobaczenia! Do zobaczenia, synku! Do zobaczenia! Dzięki bardzo! Do zobaczenia! Powodzenia! Debiutant. Debiutant. I ultra też debiutant. O, no to grubo. Od razu od Karpatii zacząłeś. A rowerem jeżdżę od COVID-a. 2,5 roku. A, myślałem, że kupiłeś rower w piątek przed startem. Nie, aż tak dobrze to nie. Aż tak to nie, tak? Ale jakieś doświadczenie z jazdy po górach masz. Drugi raz w górach jestem. Drugi raz jesteś w górach. No to super, to taki debiutant, debiutant. No i co cię tu przygnało na tą Karpatię? Kolega, który przed nami jedzie, mnie tutaj wyciągnął. Ten? Ten. Aha, i dalej jest kolegą, czy już przestał być? Jeszcze jest. Jeszcze jest, no. Ale co, Michę dostał wieczorem za pomysł, który był? Patrzymy od krynicy, jak będzie. A, okej. Okay. Bo tam się tylko lepiej słyszałem, że robi. Aha. Teraz łatwiej jest. Jak oceniasz to do tej pory, co przejechaliście? Najgorzej było na chwilę obecną odcisnąć do Komańcie. Aha, najgorzej, czyli najfajniej. Tak, najdłuższy odcinek, taki męczący bardzo. Zjazd z Kryszczatej podobał się? No różne są te zjazdy, no. Kula nie mam, ale jakoś się zjeżdża, trochę się schodzi, trochę się zjeżdża, nie jest źle. A jak ty się w tym odnajdujesz? Na razie mi się podoba, to w porządku. Coś nie boli? No trochę dzisiaj mięśnia. To ściema. Ból to ściema. Przed właśnie, chwilą, przed chwilą przed mieliście. Chwilą mijaliśmy. Zauważyliście, bo to na zjeździe to ciężko zauważyć ten napis. Kolega nie zauważył, ale... Czy zauważyłeś, Paweł? Zauważyliśmy zdjęcia. Ale sesja zdjęciowa była. Była sesja zdjęciowa. Była, tak. Gdzie nocowałeś? Gdzie nocowaliście? Najpierwszą nutkę? Wcisnej, okej. Okay. Nie podjęliśmy wydwania do Komańczy, bo... I dobrze. W sumie chciałem, ale kolega mnie tutaj mądrzejszy, doświadczony. Najgorzej to się pierwszego dnia zajechać na śmierć, nie? No. To w sumie to fajnie masz, bo ludzie będą ci zazdrościć, bo nie debiutuje się tylko raz. No tak. No tak. No co, nie żartuję, no tak jest. Tylko raz jedziesz debiutancko, nie? Mam nadzieję, że dojadę, że ukończę. No jak masz nie ukończyć? Rozumiem, że masz tutaj trochę
Anioła stróża opiekuna, tak? Tak. Doświadczonego. Tutaj kolega drugi, który do nami jedzie, ukończył. Kolega przed nami nie ukończył. Aha. Ale doświadczenie jest jakieś. Jak nie będzie załamania pogody jakiegoś totalnego, to spoko. Dzisiaj to się ma być burza, wczoraj nawet burza dopadła. Tak? Dopadła was? Właśnie tutaj prawie nie było. Trochę no, pokropiło, tak bokiem przeszła. Tam dla Komańczą nas dopadła. Dla Łonasy, później w tym błocie, w tej glinie, ciężko było. Ale daliśmy radę. Co jest do tej pory największą trudnością, którą trzeba pokonać, tak według ciebie? Do tej pory jakie rzeczy? Nie wiem, czas może. Wczoraj nockę robiliśmy trochę, do 23 prawie. A no. To nie jest fajne. Nie jest fajne? Nie. Lepiej rano wstać i jechać na dnia niż po nocy, bo te zjazdy po nocy, drogi niebezpieczne, te kamienie, korzenie. Czego się nie zauważy i tyle nie uwagi. No i widok się traci, nie? No i dwa, że widoki się traci, tak. Jest taki chłopak, który całkiem niezłe osiągi ma i on sobie zawsze zakłada, że jedzie od 4 rano do 18. No i to jest bardzo dobra koncepcja. Spokojnie sobie szuka noclegu, zje kolację, obiad i następnego dnia rusza wypoczęty. Mówi, że świt, tam 3.30 zawsze wstaje, czy 3.15, 4 rusza. No. Taki ma. I to ma na stałe tak ustawione, nie? Więc też nie musi się zastanawiać, kombinować. To jest bardzo fajne, to mówię. Tutaj do 23 prawie jechaliśmy, to ta końcówka była słaba już. Już słaba była. No, okay. Jeszcze ta Komańcza nas, tylko Komańcza nas wykończyła. Co takiego fajnego na tej trasie? Co zapamiętałeś do tej pory jako fajne? Ludzi, no, chłopakami tu poznaliśmy się, aha, po kosztach idziemy. Można zawsze kimś fajnie pogadać, widoki. No trasa wymagająca, mniej bardziej. Zobaczymy na końcu, będę wspominał. Debiutujesz tylko raz w życiu, więc ja takich się rzeczy nie zapominam, to do końca życia będziesz pamiętał, nie? Przygoda życia trochę, tak? Przygoda życia, każdy swój debiut pamięta, nie? Jak to mi ludzie przed urlopem mówili, miłego wypoczynku. Nie. Ale co, nie odpoczywasz, to ty odpoczywasz. Głowa, bo fizycznie to wczoraj miałem taką kryzys chwilowy, 21-22. Ale co, tak cię odcięło fizycznie? Trochę mnie odcięło, no. Jadłem kabanosa, leczyłem elektrolity, było okej. Dlaczego tu jesteś? Jaka motywacja za tym stoi? Tu pierwsze zacząłem jeździć, jak nie biłem 2 lata temu ponad na rowerze, lubię wyzwania. Kolegę poznałem też jakiś czas temu, jak mam rower. Aha. Namówi mnie. Taki przeżycie, no. Przygoda życia, lubię, jak mówię. Lubię też tak się trochę wspierać. Aha. A nie miałeś takiego pomysłu, żeby sobie w czymś łatwiejszym na początek wystartować? Tak się przygotować jakoś do tego? No bo to w sumie koniec sezonu, prawie ta Karpatia, to można było tam coś sobie w maju czy w czerwcu jakąś taką 500 strzelić. Nie miałeś takiego pomysłu? Były różne plany. Czasowo słabo. A, że nie ma czasu kiedy jeździć. No. Okej. Czasowo słabo ogólnie. Człowiek pracuje. Z urlopem też różnie, prawda? Aha. A z rodziną też trzeba na 2 tygodnie na urlop pojechać. Jeżeli chodzi o setup sprzętu i w ogóle wyposażenie, masz coś do spania w plenerze? Mam. Awaryjnie to traktujesz? Znaczy mamy jako awaryjne spanie. Aha. Mam śpiwór, mam taką karimatę, taką dopompującą. Bo do tej pory spaliście, rozumiem, na katerach. Na katerach. Dzisiaj bawię turystykę, też mi pan robi kolację, wczoraj do dzisiejszej ranką, miło. Ale jesteśmy przygotowani, nawet nie wiem, do stronnictwa jedziemy,
jak mam spać na podłodę. No tak, albo miejsc, bo nie będzie tam. No, to ten materac tam śpiły, nie? W najgorszym wypadku, jakby miałbym gdzieś w lesie spać, to to mam taki jeszcze na noc NRT. A, takie, coś takie można, takie niby pałatkę czy coś takiego? Coś takiego, no. Aha. Wylewało od ziemi, aha, od góry, żeby nie padało w razie czego. Niektóre rzeczy się wiezie trochę dla spokoju psychicznego, to nie? Dla spokoju to wzięliśmy, dokładnie. Bo jak czy nawet hak przerzutki czy coś, no to mała szansa, że użyjesz, znaczy mała, no. Ale masz, nie? Wiesz, że spoko jedziesz. Kurde, tydzień przed wyjazdem to małem przerzutkę. Aha. Więc tam nową przerzutkę nałożoną, to przecież na zwykłym wyjeździe tam u siebie. No, wiesz, no to mielenie przerzutki, no to jeden patyk i zamiatane, albo no. Czasami drut w polu leży, nie zauważysz, jak się okręci pechowo, to masz po przerzutce. Nie? Jesteśmy przygotowani w miarę, ciężko jest, nie tak to niektórzy ma lekko, ale jedziemy swoje. Wygraną dla mnie jest ukończenie tego. Aha. Ukończę, będę, może w ogóle być ostatnia, żeby to ukończyć. A nie włączyła ci się taka trochę żyłka, żeby tam podgonić coś? Nie. Nie, nie. Nie, nie. Nie jestem aż takim koniem wyścigowym jak niektórzy, żeby gonić za ludźmi. To nie jest maraton MTB. Jakiś tak na 50 km. No tak. Nie no, wiadomo, że tu trzeba jechać swoje, ale tak bywa, szczególnie dziewczyny, to tak jak tych dziewczyn jest mało na wyścigu, nie, to one zaczynają tak turystycznie, a potem patrzą, gdzie tam następna i wiesz, zaczyna się trochę rywalizacja, nie? A ile w ogóle osób wystartowało? 140, nie, 160 osób. Ale wystartowało, bo tam dużo pakietów jeszcze było wolnych. No? Tak, ale jeszcze wiesz, zawsze się w ostatnim filmie zgłaszają ludzie. No co, jakieś jeszcze poproszę tutaj małą taką mówkę motywacyjną do kamery dla ludzi, którzy gdzieś tam siedzą, czy będą siedzieli, zastanawiali się, wahali. Patrzcie, tutaj człowiek pierwszy właściwie prawie, że w górach debiut na rowerze w ogóle, a jedzie. Jechać, nie zastanawiać się. Kurczę, kolega mnie namawiał tyle czasu, w końcu się zdecydowałem, zapisać się, zapłacić, powiedzieć wszystkim znajomym, jechać. A dlaczego się wahałeś tak długo? Co cię hamowało? Bałem się tego. Bałeś się? Bałem się, przed samym wyjazdem jeszcze się bałem. Aha. Przede wszystkim to zjazdów, tak? Okej. Okay. Podjazdów to się we, to jakoś się wciągnął ten rower. A to zjazdy najgorsze. Okej. Okay. Ale. Ale największa frajda jak się zjedzie, nie? Znaczy po asfalcie, po szutrach, to pół biedy. Aha. Gorzej po tych kamieniach, korzeniach, koło ucieka gdzieś tam, tak? Ale. Da się wjechać. Jak się nie da, to się zejdzie. Się zejdzie. Chłopaki. Ładnie tu zaśmają, nie? To tutaj śpimy dzisiaj. Dobra, ile my przejechali? 7 km? 10, no nawet mniej, 8? Lecie na dziś. No. Soboty jest ciasno. Chociaż żeby zero było z przodu, z tyłu, to by było ok. Do soboty już ciasno się robi. Skąd ten pomysł? Do tej pory 01 dla Karpatii. Czyli masz porachunki swoje? Tak jest. Tamten okres wyjechałem do klinicznej. Dokąd?
A, no to już można powiedzieć, że całą trasę ma zaliczoną, tak? Tak. Jaką ma zaliczone? Słucham? Jaką ma zaliczone? Aha. Co poprawiłeś w porównaniu z zeszłym rokiem? Co zmieniłeś? W tamtym roku, jak nigdzie byłem sam. Aha. Nie odważałem się jechać w nocy w ogóle. W tym roku mieliśmy jakiś rok nocy, może nie całą nocy, ale był. No w grupie jest inaczej, nie? A jeżeli chodzi o sprzęt, o setup, o wyposażenie? Raczej nie. Raczej to samo, tak? Mniejsza z tym tylko. A i tak za dużo gratów. Rozumiem, że teraz wiesz, co cię czeka, tak? Wiem. Wiem i dlatego tu tak ma lepiej pojechać. No ale każdy kilometr przybliża was do celu. Dokąd dzisiaj? Turbacz. Turbacz. Ale macie już rezerwację w Zwolniku? Nie. To się musimy wylądować do kolegi, który tam jest. Idź chyba. Wiesz, to zawsze możecie jeszcze, bo tam jest drugie schronisko na Starych Wierchach, nie? Niżej? Niżej, tak. Gdyby tam jakieś piekło było na tym turbaczu, to macie drugie schronisko niżej, nie? Na wszelki wypadek. Chłopiszczyk. Nie wiem, jak tam dzisiaj będzie na turbaczu. Wyczekamy, mamy mapy, może na podłodze. No, czyli jesteście przygotowani. Powiedz mi, co jest takiego najtrudniejszego w tej Karpatii? Co tu tak naprawdę trzeba przezwyciężyć? Czy ciebie? No ale co masz na myśli? Że śnieg wysiłek. Bo jak nie mi ofiarnie. Jaką się w czasie jazdy nagrodę dostaje? Co tu jest fajnego? Myślę, że wszystko co dookoła. Widoki jasne. Pieniny, bomba. No fajne te pieniny, co? Na resztę ciężko patrzeć. No tu w turbacza będziecie mieli Tatry. Zresztą tutaj też widać. O, teraz dzisiaj jest zamglenie spore, więc gorzej trochę. Dzisiaj notowaliście? Gdzie dzisiaj idzie spanie było? W Dubraszce. W schronisku na Dubraszce, w Dubraszce. Aha, a wcześniej pamiętasz? Chyba nie. Możliwe. A w Bieszczadach gdzie spaliście? Pierwszy dzień, gdzie do Cisnej dojechaliście. Okay. No i pewnie Krynica albo okolice, nie? O, sorry, w Krynicy spaliśmy dziś. Przesadziłem sobie. A nie w Dubraszce? Nie. A widzisz. Znaczy nie, sorry. Była też Krynica po drodze. No właśnie. A jak z jedzeniem, z piciem na trasie? Jest spoko? Teraz jest okej. Okay. Mam tu ten Beskid Niski, może taki bardziej pusty i święta. Niedziela, poniedziałek. Aha. No okej. Okay. Czyli tutaj bez jakichś problemów się obyło. To pozdrawiamy Anka, Anię, Magdę i wszystkich, którzy kibicują na górę. No fajnie, jak ludzie pchają te kropeczki, co? Dokładnie tak.
22 zakończone. Brawo! Tu jest meta. Brawo! Dziękuję ci w ogóle za przemiłą rozmowę. Fajnie, dziękuję ci za rozmowę w takim razie.